Witam Was bardzo serdecznie, przed nami Karol i to jest kolejna część z gry Airport Zero, gry, w której budujemy nasze własne lotnisko. W dzisiejszym odcinku zburzymy starą wieżę kontroli lotów, żeby pozostawimy na nową, ale dwie potrzebne nie są. I przejdziemy do robienia czegoś w naszym terminalu, typu jakieś sklepy, restauracje i tego różnego rodzaju rzeczy. Już samoloty mamy w miarę ogarnięte i funkcjonują one dobrze. 320, 318, 280, patrzcie. Mamy rękawy. Właśnie kupiłem tutaj kiedyś chyba pojazdy rękawami, czy mi się wydaje? Nie posiadam takich. Dobrze, schody nam nie są potrzebne. Mamy te. Mniejsze samoloty może. Na 75. No. Taki plany lotu. O. I tak więcej lotów nie możemy przyjąć. A dlaczego? W sumie może jakiś minimalny odstęp zmniejszy i na 15 minut, ale to jest duże ryzyko. Że potem się nie będziemy wyrabiać. Tym bardziej na tych małych samolotach. To... O. Zgadza się. No na tych dużych raczut powinny sobie dajemy radę, ale na tych małych i na tym moim pasie nie masz. Więc wystartujmy z naszym czasem. Jeszcze wszystko na przyspieszenie, zobaczmy, że nam się z naszymi projektami, operacjami. Wydaję sobie obsługę cateringu. Dziewiątki cały czas wydałem. Łączam na tym dziewiątym, to mam zaczął opóźnienie. Jeden mocny czas odwołany, nie wiem. Tam jest 9. Mamy wszystko to zapisane. Nie. Myślę, że stan 9 zostanie ogarniony. Ale może opuścić bezpieczny strach tutaj będą. Ja mi się postaram. Ja poszedł tutaj, nie możemy opuścić. No jeszcze nie może opuścić, no bo się to zrobiło. Nie wiem, tam nie ma bezpieczeństwa.
Stefan. Co to chodzi? Może. No nie mogę nie stworzyć tam żadnego transportu do ciebie. Nie chcę jej mogę zrobić. Nie. No po prostu nic. Więc to już jest popsute na stałe, tego już się nie naprawi. No, no i może w końcu wrócę. No to co mieliśmy dzisiaj robić? Zarabiamy dosyć dużo pieniędzy dziennie. Catering. Tak, zrobimy experience. I zrobimy sklepy franczyzowe. Szacowany czas przylotu 12 godzin. No, dziwne, że oni strefy franczyzowe postanowiły przylecieć, ale... Dobrze. Może i sklepy franczyzowe przylatują. A, mi się kończy ponownie. To na drodze serwis nowy. Czemu nas będzie 20 na opóźnienie? Na 21. Nie wiesz? Że oni z pory linii się nie wydarzyli. Aborty prowadzi agent osobny pasażerski. Dobra, nie wiem, co agentów obsługi. Niech pani się schowaj. Teraz. Raz. Widzicie, zatrudniłem 4, a to jest mam 3, mogę wytrenować. Będę jakiś chłopić. To by było na żółty, jest kiedyś panią odwalny, pani zapamięta. Nie za kiedyś. A nie, nie teraz. Ekonomia, opłaty. Zostawimy za ciebie. Pożyczeń nie potrzebujemy kontrakty nasz. Zadania. A, czyli mamy za mało pracowników, utrzymywanie. Ochrona, woźny, serwis i obsługa. No i zrobimy tak. Obsługa. Ochrona. Serwisant. Agenci obsługi. Ochrona.
Dobra. Zaczyna ich troszkę wytrenować i będzie gitarka. Pewnie potrzebna zatrudnienia, nie ma dobrze. Czemu z medium? Co się dzieje, że chcę mi medium opóźnić? Coś cię wypycha, nie? No dobrze. A nawet pod stanowisko i tak następnie przyleć. Już możesz po niego lądować, już nie marudź. Marudzi więcej niż robi. A właśnie, bo ja tu persony trenowałem sobie. Oni są tak właśnie żółci, to są kiepscy. Bo ta reputacja strasznie spada. Tak, czerwony to jest zupełnie, ale lepiej wytrenować, bo chętnie na godzinę biorę. Będziemy ich nadwyrężać też, bo tamci są mogli odpocząć, bo widziałem, że nieszczęśliwi są z tego powodu. Najważniejsze, póki tam to robią. Weź mi panie z tymi strefami. Dobra, i dla kobiet to na 3 wystarczy nawet. Jeszcze jeśli chodzi o toalety. Jeszcze tutaj będzie taka mniejsza. Ręcznie nie można zaplanować na to. Te 5-7-2, panie, co to się tu stało, że pan tu stoi, niby? No tam będę się tak oglądać. No, być mowa o 8-7 personelu, no. A, to się jeszcze włączy, nie? Jeszcze lepiej. Co robimy? Coś tu mam. Wykończone, no nic nie wsiadł, no nie dobra.
No, a ciągle robię tym, że to ja nie odpowiedziałem za kanale. Nie tam teraz. Nie, że ta jeden audio trzeba zakupić. Czy ta jeden audio? O, coś to się. Będzie na tyle, ale z naszym. Pierwsze 35 pewnie mam być, no to dobrze. Już to mam to twoje. Czym jest problem? A i tam muszę budować toaletę. Raz, dwa, trzy, trzy, cztery, ale nie mam. Trzy, bo faceci nie potrzebują, masz ty. Jeszcze umywalek nie ma. I jeszcze trzeba im postawić tu drzwi. Drzwi to bardzo ważna sprawa w takich pomieszczeniach. Dobra, sklepy wyglądamy. To jeszcze proszę restaurant. Otwórz, otwórz, otwórz. Idę w ofercie, jest komita, jest pracownik, to jest pracownik, i to jest pasażer. I nawet. Od razu wszyscy tu mnie z nim zaczynają korzystać. Przez 45, to już jedziesz, panie. To się dużo opóźniamy. No i wszystko zajmę. Te standy na te małe stanowiski nie wypadało. Mogę opóźnić trochę. Tu mam za mało miejsca na ten. A jak ja bym wziął? Tu mam drogę serwisową. No tu mam. To by mi się tu zmieściło. Dobra. Proszę mu dawać. Dostaję te gejty. Gejty, gejty, gejty. To są... Nie mówię, czy mam.
To co nie ufam? Tam to wybudowanie to też ufam. To też ufam. Aha, no to usuwanie to strasznie to się przecina. A wszystkim się nie podoba, to że sklepów nie ma, to wszystko się wszystkim nie podoba, ale to, że nie macie, bo nie skomentujcie, subskrybujcie. Ja się dam, że nie, zobaczymy na razie, cześć, pa, pa.